Otwieramy cykl twórczych spotkań w kawiarni Niepodległa Miejsce Spotkań. Otwieramy warsztatem haftu z motywem przewodnim bluszczu. Bluszcz znajdziecie w łazienkach, obficie wyścięła ziemię, oplata drzewa. A dla nas będzie dzisiaj motywem do haftu i do rozmowy. Za chwilę zaprezentuję Wam narzędzia, przedstawię sposoby na przenoszenie wzoru na tkaninę i kiedy już igły pójdą w ruch, zaczniemy pracę, to porozmawiamy sobie o czasopiśmie Bluszcz. Przygotowałam dla Was narzędzia, których użyjemy do wykonania biżuterii z haftem. Po pierwsze igły. Igieł można kupić kilka różnych rodzajów. Ważne, żeby kupić igły do haftu z wąskimi uszkami, oczkami, żeby się łatwo nawlekało. Nici użyjemy typu mulina. Na tamborek naciągniemy tkaninę, żeby precyzyjniej pracować. I nożyczki, odpowiednio ostre. Oprócz tego mam dla Was także różne rodzaje oprawek biżuteryjnych. Zazwyczaj wstawia się w nie kamienie, kaboszony, a ja ich używam do oprawiania haftów naciągniętych na tekturki. Mam też szydełko. Szydełko się przydaje czasem do haftu, do wywlekania nitek, do klejenia też go używam. No i klej do tkanin, chociaż też mogą to być różne kleje, które służą do sklejenia różnego rodzaju powierzchni. Mam dla Was kalki do przenoszenia wzorów i tym też od tego zaczniemy cały instruktaż. I pokazany możliwy efekt końcowy. Tkaniny sobie wybierzecie z różnych rodzajów, które przyniosłam. Len albo jedwab. Jedwab musi być z podkładem. I potem już wyhaftowany wzór można naciągnąć na tekturkę. Grubszą albo chudszą, w zależności od grubości ramki. Przygotowałam dla Was wzory, przy czym przygotowywałam je już z myślą o oprawkach. I rzeczywiście, jeżeli planujemy taką biżuterię z haftem, to dobrze jest wiedzieć, jaki rozmiar, kształt ma oprawka. Więc najpierw biorę kalkę przezroczystą i przerysowuję wzór. I potem ta kalka posłuży nam do przeniesienia wzoru na tkaninę za pomocą drugiego rodzaju kalki. Będzie nam teraz potrzebna druga kalka ołówkowa. Kalkę kładę ciemniejszą stroną do tkaniny. Na to nakładam swój wzór. Mniej więcej na środku, tak żeby potem można było gładko nałożyć tamborek. Więc mamy przeniesiony wzór. Tamborek się składa z dwóch kółek. Jedno jest zewnętrzne, ze śrubką, która potem służy do regulacji obwodu, a drugie jest wewnętrzne, pełne. I to wewnętrzne, pełne kółko kładziemy pod tkaniną. Na nim kładziemy tkaninę i potem zakładamy rozkręconą zewnętrzną ramkę i zakładamy wstępnie. Na razie to jest dosyć luźno nałożona tkanina, więc teraz sobie dokręcimy śrubkę. Potem naciągniemy tkaninę z każdej strony równomiernie. Zrobimy sobie rozgrzewkę hafciarską. Znaczy nazywam ją hafciarską, a ściągnęłam ją ze wspinaczki. Tam przed tym, jak się zacznie silnie pracować rękami, rozciąga się tutaj ścięgna, mięśnie w nadgarstkach dłoni, palców. Więc pokręcimy w nadgarstkach dłońmi. Dokładnie je rozgrzejemy, porozciągamy troszeczkę palce tutaj, ścięgna. Oczywiście, żeby sobie nie zrobić krzywdy, delikatnie, zgodnie ze swoim wyczuciem. Tutaj przyginamy też kciuk, rozciągamy i na koniec można jeszcze pokręcić splecionymi palcami. Okej, dobra, myślę, że wystarczy. Rozkrzane dłonie. Przygotujemy teraz nici.
I pokażę Wam sposób na rozdzielenie takiego pasma, które się składa z 6 pojedynczych nitek. I teraz z takiego pasma wyciągamy sobie pojedynczą nitkę. Można to zrobić albo podwójną. Można to zrobić w ten sposób, że wyciągam tutaj jedną niteczkę, trzymam w palcach pozostałe i po prostu ściągam. Wychodzi pojedyncza nitka i potem mogę sobie wyciągnąć drugą i je złączyć. Teraz jest przyjemna część, chociaż mi najwięcej czasu zawsze na nią schodzi, to znaczy dobór kolorów i nici. Wybierzcie sobie 2-3 kolory, chyba że chcecie mieć jeden kolor, też tak można oczywiście. Jeżeli wybierzecie więcej kolorów, to mogę też Wam potem pokazać, jak je wymieszać na tkaninie. I jeżeli macie przygotowane nici, to możemy teraz nawlec je na igłę. Igłę najlepiej dobrać nie za dużą, nie za małą. To znaczy po prostu taką, która ma oczko, w którym nitka nie będzie się gubiła, ale będzie swobodnie przechodziła. I ja haftuję takimi igłami bardzo drobnymi do tej pojedynczej nitki, bo po prostu potrzebuję na przykład do tego typu pracach precyzyjnego wbicia. Więc ja sobie zaostrzam, układam tutaj w palcach dwóch lewej dłoni i na to nakładam nitkę. Należy zacząć od takiego małego ściegu w miejscu, w które na pewno zahaftujemy. Jeżeli tutaj się taki mały ścieżek, kilka kropeczek dosłownie wbitych razem, żeby po prostu ją tutaj zatrzymać. Pokażę Wam teraz ścieg, więc może podejdziecie bliżej albo się przesuniecie, tak żebyście widziały, co tutaj się dzieje. Zatem wychodzę kawałek dalej, wracam po linii wzoru. Teraz haftuję po linii wzoru. Wychodzę kawałek dalej po linii wzoru. I znowuż opuszczam fragment i się cofam, wbijam się w podstawę poprzedniego ściegu. Wychodzę kawałek dalej i cofam się, wychodzę, wbijam się w podstawę poprzedniego ściegu. Jak już obhaftuję w ten sposób kształt, to mam ujęty kształt i mogę go zacząć wypełniać ściegiem malarskim, czyli bardzo swobodnie kładzionymi nićmi, tak jak tutaj widzicie na przykładzie. Zanim zacznie się malować igłą, kłaść swobodnie nici, dobrze jest sobie wyznaczyć ich kierunek. I ja tutaj właśnie mam szkice, w których sprawdzam, jaki kierunek, jak najlepiej jest układać te nici. Więc jak mam jakiś taki swobodny szkic, to dobrze jest sobie po prostu przeprowadzić takie linie, nawet wyobraźni, które nam potem wyznaczą kierunki układania się nitek. I teraz można postąpić różnorako. Można ułożyć je w ten sposób, tak jak tutaj w niektórych przypadkach. Można zrobić tak, jak ja zrobiłam tutaj. I nie jestem pewna co do tej metody, ale tak też można. Więc dobrze jest sobie po prostu zrobić taki szkic i wyobrazić sobie sposób układania nitek. Nitka przy nitce. Starajcie się, żeby jedne były dłuższe ściegi, inne były krótsze, tak żeby w tym chaosie nie powstała żadna regularność, bo wtedy po prostu zaburzony zostanie kształt. Więc staramy się, żeby one po prostu były nieregularne, ale w miarę równoległe, czyli jedna przy drugiej. I w ten sposób wypełniamy powierzchnię. Jeżeli potrzeba, to zagęszczamy i wbijamy się pomiędzy poprzednie nitki. Wychodzimy też z pomiędzy poprzednich nitek. To skoro zaczęłyście już haftować praca w re, to zrobimy coś, o czym ja zawsze marzyłam. Zawsze mi się marzyło, żeby móc się spotkać i pohaftować rozmawiając, albo słuchając razem czegoś, albo po prostu pobyć razem. Przyszedł mi do głowy bluszcz, skojarzył mi się z bluszczami, które są tutaj w łazienkach. Uznałam, że to jest bardzo ciekawa roślina i mamy w kulturze polskiej zjawisko pod tytułem bluszcz, czyli najpopularniejszy, najbardziej prestiżowy tygodnik kobiecy, który ukazywał się przez 3 epoki literackie, od 1865 roku do 1939, czyli przeszedł przez pozytywizm, przez modernizm, aż do dwudziestolecia międzywojennego.
I było to czasopismo rzeczywiście literackie, dosyć krótkie, to znaczy na nasze dzisiejsze standardy wyobrażenia krótkie, kilka stron. Ukazywały się tam wiersze, felietony, fragmenty opowiadań, powieści, czasami zamawiane, dedykowane Bluszczowi, czasami po prostu przedrukowywane. W dwudziestoleciu międzywojennym przedrukowywane także po prostu z tygodników czasopism innych kobiecych z Europy Zachodniej. Pisały do niego kobiety, pisali mężczyźni, trochę mniej chętnie, ale rzeczywiście na łamach Bluszczu debiutowały pisarki, Bluszcz ogłaszał konkursy literackie, dzięki którym wyławiał nowe talenty. W dwudziestoleciu pojawiła się także rubryka, w której były przedrukowywane listy. Listy z wszystkich stron Polski i to sobie czytelniczki bardzo ceniły, bo mogły po prostu podzielić się tym, co w różnych miejscach jest dla nich ważne, czyli nie był warszawsko-centryczny Bluszcz w tym momencie, a dawał głos kobietom ze wszystkich stron. Do Bluszczu pisały największe pisarki. Wcześniej Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, potem w dwudziestoleciu międzywojennym Maria Dąbrowska, Pola Gojawiczyńska, Kazimiera Iłakowiczówna, czyli słynna Iła, i poezje się tam pojawiały. Więc rzeczywiście było to takie czasopismo, które starało się, nawet to się gdzieś pojawia eksplicite, badać stan duszy kobiecej. Dobra, to pokażę Wam w takim razie jeszcze, jak oprawić gotową pracę. Tutaj haft skończony. Zdejmuję z tamborka i kluczowe jest teraz wycięcie go z tkaniny, ponieważ nie zmieści się cała tutaj tkanina, ta, która była naciągnięta na tamborek do oprawki. Więc odcinam z niewielkim zapasem, którego potem użyję do oblekania, naciągania na tekturkę. I teraz mam przygotowaną tekturkę, która wchodzi do ramki. I na tą tekturkę nawlekam, dokładnie tak samo jak jest tutaj, z tyłu. Czyli można przyklejać i na przykład przy bardziej skomplikowanych kształtach się po prostu zakleja je na tekturze czy na czymś, co usztywnia haft. Ale ja nawlekam i od tyłu zaszywam. I opłaciło mi się to raz, jak musiałam się poprawić właśnie tutaj. I co jest tutaj kluczowe, przykładam tekturkę do środka. I zaczynam od środka, żeby po prostu złapać kształt. I to się już tutaj zaciąga. Teraz mogę sobie tutaj jeszcze ułożyć tą tekturkę odpowiednio, zobaczyć, czy to ładnie wychodzi. I dalej wbijać igłę od dołu i po drugiej stronie. Więc dojeżdżam do końca i potem przejdę na drugą stronę. Więc w ten sposób już mi się tutaj naciąga tkanina na tekturce, tak jak wcześniej była naciągnięta na tamborku i zachowuje się kształt wszystkich ściegów. I w ten sposób do końca zaraz dotrę i taką tekturkę z gotowym haftem będę mogła oprawić w ramkę. Mamy podsumowanie tego ściegu malarskiego i pokolorowania nim tak naprawdę kształtów. Tu został zastosowany ten sam ścieg. Bez cieniowania, bez zmian kolorów, po prostu pokolorowane płatki. Naciągnięte haft na tekturkę, oprawione w ramkę. Biżuteria z haftem gotowa. Zatem taki pomysł chciałam Wam dzisiaj zaprezentować. Dziękuję Wam za spotkanie. Dziękujemy.